Josip Broz Tito, chorwacki przywódca Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii od 1945 roku aż do swojej śmierci. Posłuchajcie historii jednej z najważniejszych postaci powojennego i wojennego zresztą też świata. Urodził się 7 maja 1892 roku w Kumrovcu w Chorwacji, wtedy części Austro-Węgier na terenie zwanym Zagorje. W 1907 roku przeniósł się z rodzinnej wsi do miasta Sisak. Pracował jako kelner, a po kilku miesiącach pobytu w mieście rozpoczął również wieczorową naukę w zawodowej szkole rzemieślniczej w specjalności ślusarz. W 1908 roku okazjonalnie występował jako statysta w przedstawieniach organizowanych przez teatr. Zaangażował się w ruch robotniczy i obchody Święta Pracy. W 1910 roku dołączył do Związku Pracowników oraz do Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji i Słowenii. Pod koniec 1910 roku wyjechał do Zagrzebia. Na wiosnę 1911 roku wziął udział w demonstracjach robotniczych i strajkach. Wysłuchawszy rad kolegów z pracy, wyjechał na emigrację. Początkowo przybył do słoweńskiej Lublany, a następnie Triestu. Jesienią 1912 roku powołano go do armii Austro-Węgier. Pod koniec owego roku dostał się do szkoły podoficerskiej. Kapitan docenił jego talent szermierczy i zapewnił mu udział w wojskowych zawodach szermierczych w Budapeszcie w maju 1914 roku, gdzie Broz zdobył drugie miejsce. Po wybuchu I wojny światowej jako żołnierz 25. Pułku 42. Dywizji Domobronów walczył na froncie serbskim w dwóch austriackich ofensywach. Uczestniczył we wszystkich najważniejszych bitwach tej kampanii w zachodniej Serbii oraz w słynnych bitwach na górze Cer i nad Kolubarą. Jego dywizja odegrała także bardzo ważną rolę w oblężeniu Belgradu. Jugosłowiańska polityczna poprawność po 1945 roku nie pozwalała na eksponowanie historii kombatanckich Tity z okresu I wojny światowej i jego działań w walkach z Serbami. Kłóciło się to z jego hasłem braterstwo i jedność. W międzyczasie za wzięcie do niewoli 4 żołnierzy rosyjskich został na wniosek dowódcy swojego batalionu odznaczony medalem za odwagę. Po odniesieniu drugiej rany dostał się do rosyjskiej niewoli. Dowództwo jego jednostki, nie mając jakiejkolwiek wieści, uznało go za poległego, co widoczne jest na liście poległych ogłoszonej przez austro-węgierskie Ministerstwo Wojny. Po 13 miesiącach spędzonych w szpitalu trafił do obozu na Uralu, gdzie więźniowie wybrali go na swojego reprezentanta. Na miejscu Rosjanie tworzyli Korpus Ochotników Słowiańskich. Większość żołnierzy zdecydowała się na przejście na stronę Rosjan. Kilkudziesięciu jeńców ujawniło się ze swoimi socjalistycznymi poglądami. Zadeklarowali, że nie chcą walczyć ani za Wielką Serbię, ani za Wielką Chorwację, a jeśli już mają walczyć, to za Zjednoczony Kraj Słowian Południowych. Z pomocą więźniom obozu przyszedł Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który dostarczał im paczki z żywnością, odzieżą i lekami. Po tym, gdy rozpoczęła się nagonka na sympatyków bolszewików, Broz uciekł do Piotrogrodu. Gdy z prasy dowiedział się o powstaniu chorwackich chłopów w styczniu 1920 roku, wraz z rodziną wyruszył w podróż do stron ojczystych. Po powrocie w ojczyste strony Josip Broz wstąpił do Komunistycznej Partii Jugosławii. W 1924 roku został wybrany do lokalnego biura partii komunistycznej, a w 1926 roku stanął na czele strajku stoczniowców. Strajk okazał się sukcesem, a pracownicy dostali podwyżki. W tym samym roku napisał swój pierwszy artykuł, który ukazał się w gazecie Zorganizowany Robotnik. Pracodawcy, chcąc się pozbyć niewygodnego pracownika i organizatora związkowego, w październiku wyrzucili go z pracy. Przeprowadził się do Belgradu, gdzie za swoje komunistyczne poglądy trafił do więzienia. W czasie, gdy Tito przebywał w więzieniu, komuniści organizowali antyreżimowe demonstracje, często brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa. W 1931 roku przeniesiono go do więzienia Maribor. W Mariborze znalazł się w grupowej celi, mógł czytać, rozpoczął naukę języka angielskiego.
Po wyjściu z więzienia żył inkognito i posługiwał się pseudonimem Walter. W 1934 roku wszedł w skład Biura Politycznego Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Jugosławii, a w 1934 roku wyjechał z fałszywymi dokumentami do Wiednia. Od tego czasu nosił pseudonim Tito. Do Związku Radzieckiego dotarł przez Polskę w lutym 1935 roku, podając się za fryzjera. Broza przeraziła sytuacja w stalinowskim Związku Radzieckim. Dowiedział się o tym, że wielu ludzi jest aresztowanych, a następnie ginie bez żadnego śladu. Zachowywał więc ostrożność i wstrzymywał się od rozmów z przypadkowo spotkanymi osobami. W 1937 roku na rozkaz Józefa Stalina radzieckie służby specjalne zamordowały w Moskwie sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Jugosławii Milana Gorkicia, którego oskarżono o trockizm i zdradę, a stanowisko po nim przejął właśnie Tito. Jako sekretarz generalny krytykował faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy. Także na samym początku wojny został oskarżony o trockizm, współpracę z Gestapo i jugosłowiańskimi służbami bezpieczeństwa. Prawdopodobnie uratował go fakt wpadki funkcjonariusza radzieckich służb specjalnych, który sformułował oskarżenia względem Tity. Funkcjonariusz dostał się w ręce hitlerowskiego wywiadu Gestapo w Belgradzie. Królewskie władze Jugosławii ogłosiły, że Hitler akceptuje granice z Jugosławią. Tito był przeciwnego zdania. Uważał, że hitleryzm nie jest przyjacielem i dobrym sąsiadem, lecz przysięgłym wrogiem wolności i niezawisłości narodów Jugosławii. Hitler wskrzesza stare niemieckie cesarstwo i ideę cesarza Wilhelma, kontynuowania polityki Drak nasz Osten, parcia na wschód. Ta droga prowadzi także przez Jugosławię do Egejskiego Morza. Pomaga mu w tym Mussolini, który chce dla siebie Dalmacji. To są słowa właśnie Tito. Tak określił Hitlera. 6 kwietnia 1941 roku niemieckie, włoskie i węgierskie siły zaatakowały Jugosławię. W ciągu kilkunastu dni zajęły całe państwo. Komuniści opracowali plan walki narodowo-wyzwoleńczej. Tito przedostał się do Belgradu, skąd dowodził przygotowaniami do tworzenia ruchu oporu, który stał się, można powiedzieć, wielkim ciężarem dla wojsk niemieckich operujących w Jugosławii, ale o działaniach Tito w trakcie II wojny światowej i po II wojnie światowej opowiem w następnym odcinku. O tym, w jaki sposób Tito stał się anonimowym chrosem dla mieszkańców Jugosławii. Także zapraszam jutro. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia oraz Instagrama Światowej Historii. Trzymajcie się. Cześć.